tematem mojego wystąpienia mają być formy prawne prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. To jest tematyka, którą akurat ja zajmowałem się bezpośrednio również w mojej działalności naukowej, uniwersyteckiej, niemal od samego początku, kiedy problem się pojawił na początku lat 90. Później zresztą byłem autorem największego komentarza do obecnie obowiązującej ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, wydanego przez PWN w 98 roku. No i stąd, proszę Państwa, miałem pewne problemy, jak ten temat ustawić do referowania, bo jest tu aż nadmiar problemów, żeby się zmieścić w ciągu przepisowych 20 minut. Otóż tak, najpierw zacznijmy od wyjaśnienia pewnych pojęć. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych to jest fragment szerszej problematyki, o której tu zresztą moja poprzedniczka mówiła, mianowicie prywatyzacji zadań publicznych. Tam w ramach tej prywatyzacji zadań publicznych rozróżniamy te zadania typu właśnie usługi o charakterze użyteczności publicznej, zadania administracji państwowej, które w jakimś zakresie mogą być niekiedy prywatyzowane. W Polsce na przykład przykładem prywatyzacji całego bloku zadań publicznych była prywatyzacja notariatu w roku 91, prawda? Kiedyś to robiły państwowe biura notarialne. Później w całości przekazano to prywatnym biurom notarialnym, a są to oczywiście zadania o ogromnym znaczeniu. I można też stosować tutaj pewne formy prywatyzacji tych zadań, zwłaszcza w tej chwili aktualna problematyka partnerstwa publiczno-prywatnego, to znaczy poprzez zlecanie na podstawie umowy wykonywania pewnych zadań, na przykład zadań własnych gminy, innym podmiotom, przedsiębiorcom prywatnym na podstawie umowy, oczywiście na warunkach określonych przez zlecające. Natomiast problematyka prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych to już jest sfera zmiany stosunków własnościowych w gospodarce państwa. Ponieważ prywatyzacja najogólniej rzecz biorąc polega na przekazaniu prawa własności do całości lub części mienia, które stanowi własność państwową, innym podmiotom, innym, to znaczy różnym od Skarbu Państwa oraz innych państwowych osób prawnych. I podstawę do rozpoczęcia tak rozumianej prywatyzacji w Polsce dawał przepis artykułu 44 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego, który został wprowadzony już po zmianie ustrojowej nowelizacją kodeksu w 90 roku. Mianowicie on dopuszczał uwłaszczenie państwowych osób prawnych na posiadanym mieniu. Otóż wcześniej, przed tą zmianą, i przed zmianą konstytucji, jaka tej z 52 roku, czyli konstytucji stalinowskiej, która nastąpiła już jesienią 89 roku, obowiązywała w Polsce zasada jednolitej własności mienia ogólnonarodowego. Wtedy kodeks cywilny mówił tak, że własność mienia ogólnonarodowego przysługuje niepodzielnie państwu, a Skarb Państwa, a inne państwowe osoby prawne, do których należały przedsiębiorstwa państwa, mogą w stosunku do tego mienia wykonywać uprawnienia płynące z własności państwowej. Ja zawsze podkreślałem studentom, że to była taka definicja idem per idem, prawda? Znaczy własność przysługuje państwu, a państwowe osoby prawne wykonują uprawnienia płynące z własności państwowej. Więc właśnie był to ewidentny błąd definicyjny. W każdym razie przy takim ujęciu nie można było
przypisać przedsiębiorstwu państwowemu pozycji samodzielnego właściciela w stosunku do tego mienia, którym ono rozporządzało i gospodarowało. Dopiero ta zmiana, o której mówię w kodeksie cywilnym, polegająca na uwłaszczeniu przedsiębiorstw, uczynieniu ich samodzielnym właścicielem majątku, otwierała drogę do prywatyzacji tego majątku. I tu, proszę Państwa, można spotyka się w doktrynie różne klasyfikacje tej prywatyzacji. No jest na przykład taki ogólny podział na prywatyzację kapitałową i bezkapitałową. No, kapitałowa polega na tym, że jakieś podmioty prywatne przejmują przedsiębiorstwo w zamian za wniesiony kapitał, prawda? Bezkapitałowa natomiast polega na tym, że albo państwo dopuszcza prywatyzację i to jest głównie w ramach systemów tak zwanej prywatyzacji powszechnej poprzez powszechną emisję pewnych rodzajów papierów wartościowych, które są substytutem pieniądza, takich jak bony prywatyzacyjne, kupony, świadectwa udziałowe, jak to w Polsce miało miejsce w ramach tak zwanej prywatyzacji powszechnej na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i tak dalej. Albo decyduje się na podstawie przepisów prawa na system rozdawnictwa częściowego, przynajmniej akcji przedsiębiorstw, na przykład pracownikom albo osobom zatrudnionym w firmach kooperujących na podstawie stałych umów kooperacyjnych z danym przedsiębiorstwem państwowym. Takie rozwiązanie zresztą przyjęto w naszej ustawie prywatyzacyjnej z roku 96. Proszę Państwa, natomiast gdybyśmy chcieli określić datę i moment, od którego w Polsce rozpoczęły się procesy prywatyzacji przedsiębiorstw, to było mniej więcej o rok wcześniej, zanim została wydana pierwsza ogólna ustawa o prywatyzacji. Bo ta pierwsza ustawa ukazała się w czerwcu 1990 roku. Natomiast rok wcześniej dokonano bardzo sprytnego zabiegu, mianowicie zmiany rozporządzenia wykonawczego do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, w którym wprowadzono nową formę likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, mianowicie likwidację w celu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę. I tam przewidziano, że przedsiębiorstwo może być poddane likwidacji w celu wniesienia jego majątku do spółki, czyli następuje tutaj likwidacja przedsiębiorstwa poprzez zmianę formy prawnej jego prowadzenia, ale bez przerwania działalności gospodarczej. To było coś zupełnie nietypowego. Otóż, proszę Państwa, ten przepis dał początki do prywatyzacji, która później przeszła do historii jako prywatyzacja nomenklaturowa. Dlaczego? No dlatego, że, proszę Państwa, masowo członkowie zarządu przedsiębiorstw państwowych, którzy dostrzegli w tym dużą szansę stania się właścicielami spółki, w którą zamienione zostanie przedsiębiorstwo, przekonywali pracowników, tak żeby organy samorządu poparły tę inicjatywę, że ich sytuacja znacznie się poprawi, bo w warunkach spółki nie będą podlegać pewnym ograniczeniom, choćby wprowadzonym przez Balcerowicza popiwkowi. No i w związku z tym, czyli podatku od ponadnormatywnych wynagrodzeń, który dotyczył jednostek państwowych, ale nie dotyczył już przedsiębiorstw komercjalizowanych, czyli spółek handlowych. I proszę Państwa,
na czym polegała korzyść tej nomenklaturowej prywatyzacji? Otóż w ramach likwidacji przedsiębiorstwa majątek, który miał być rozdysponowany normalnie i sprzedany, był wyceniany wedle wartości księgowej. A więc z uwzględnieniem okresu amortyzacji i tak dalej, w związku z czym niekiedy przedsiębiorstwa dysponowały środkami trwałymi, które wedle wartości księgowej miały w ogóle niską wartość. Prawda? I teraz ci członkowie zarządu przedsiębiorstw, dyrektorzy, ewentualnie jeszcze osoby z aparatu politycznego przez nich doproszone, po prostu tworzyły spółkę. Następował proces likwidacji przedsiębiorstwa. Skarb Państwa miał tam w tej spółce udział mniejszościowy, no odpowiadający mniej więcej wartości tego majątku, który był aportem do spółki. Natomiast oni wnosili swoje udziały z udziałem większościowym i w ten sposób powstawała organizacja, która właściwie nie musiała prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Ja podawałem często moim studentom przykłady takich z rejonu Śląska, bo wtedy pracowałem na Uniwersytecie Śląskim, gdzie na przykład w centrum Katowic był znakomicie położony budynek, w którym mieściło się przedsiębiorstwo państwowe Miasto Projekt Katowice. No i właśnie zarząd tego Miasto Projektu, jak się otwarła ta możliwość, doprowadził do przekształcenia w spółkę, po czym oczywiście okazało się, zresztą był budynek właściwie bez specjalnych środków trwałych. No, cena nie była wielka jako wkładu państwowego. No i później oczywiście oni zaprzestali jakiejkolwiek działalności projektowej, natomiast wszystkie lokale były już wynajmowane bankom i innym instytucjom, prawda? No i z tego spółka znakomicie żyła i jej założyciele. Więc takich przypadków było znacznie więcej i to był ten początek procesów prywatyzacyjnych, właśnie prywatyzacja nomenklaturowa. Później przyszła pierwsza ustawa z roku 1990 o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Ta ustawa przewidywała dwa rodzaje prywatyzacji. Prywatyzację tak zwaną kapitałową i prywatyzację w drodze likwidacji. Prywatyzacja kapitałowa polegała na przeprowadzeniu dwóch etapów. Pierwszy etap to było przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę, czego dokonywał minister, wówczas jeszcze minister przekształceń własnościowych. To spółkę z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa. Pojęcie komercjalizacji, bo tak to od początku nazywano, pojawiło się w prawie polskim znacznie wcześniej, proszę Państwa, w latach międzywojennych. W roku 1928 zostało wydane takie rozporządzenie prezydenta z mocą ustawy o wyłączeniu z administracji państwowej niektórych przedsiębiorstw i ich komercjalizacji. Z tym, że tam przez komercjalizację rozumiano nadanie tym przedsiębiorstwom, które miały właściwie wcześniej status jednostek budżetowych, tak jak w pierwszej kolejności na przykład PKP, Polska Poczta, Telegraf i Telefon zostały skomercjalizowane, nadanie im osobowości prawnej i prowadzenie ich na zasadach gospodarki handlowej. Prawda? Znaczy nie na zasadach dotacji, odprowadzania wszystkich wpływów do Skarbu Państwa, tylko normalnej gospodarki handlowej. Teraz przyjęto w trochę inne znaczenie, mianowicie przy przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę przedsiębiorstwo wstępowało we wszystkie prawa, znaczy ta spółka, prawa i obowiązki przedsiębiorstwa bez względu na ich charakter prawny. To znaczy spółka stawała się
sukcesorem przedsiębiorstwa, nie tylko w zakresie jego praw majątkowych, bo to jest oczywiste, ale również na przykład, jeżeli przedsiębiorstwo prowadziło działalność na podstawie koncesji albo zezwolenia, bo przepisy tego wymagały, to spółka nabywała po przekształceniu przedsiębiorstwa te uprawnienia do dalszego prowadzenia działalności na podstawie koncesji. To był w założeniach miał być pierwszy etap do prywatyzacji kapitałowej, bo sama prywatyzacja kapitałowa miała polegać na udostępnieniu akcji czy udziału w tej spółce osobom trzecim, z zaznaczeniem, że to nie mogły być ani Skarb Państwa, ani inne państwowe osoby prawne, no żeby nie przekładać pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej, prawda? Bo aby dopuścić, że mógłby akcje tego przedsiębiorstwa skomercjalizowanego kupić inne przedsiębiorstwo państwowe, no to to byłby jakiś absurd. No więc tego nie dopuszczano teoretycznie. Ale wtedy to zbycie akcji mogło nastąpić tylko w trybie określonym w ustawie. Tam było przewidzianych kilka trybów, podobnie jak w obecnej ustawie z 1996 roku. Zbycie w jakimś innym trybie było traktowane jako nieważne. I teraz, proszę Państwa, ustawa z 90 roku w ramach prywatyzacji kapitałowej przewidywała już możliwość nabywania akcji przez pracowników. Tylko przewidziano wtedy, że pracownicy mogą nabywać do 20% akcji Skarbu Państwa, ale nie za darmo, tak jak to obecnie się dzieje, tylko po cenie obniżonej o połowę w stosunku do ceny akcji w ramach pierwszej powszechnej emisji. Proszę Państwa, pracownicy wielu przedsiębiorstw bardzo chętnie z tego korzystali. Ponieważ nabywając te akcje, zwłaszcza jeżeli później spółka wchodziła na giełdę, wartość tych akcji znacznie rosła i zdawało się, że uda się u nas w ten sposób zaszczepić tę ideę akcjonariatu pracowniczego. No niestety praktyka pokazała co innego. Ja zawsze podawałem też moim studentom przykład prywatyzacji Wedla, gdzie pierwszym inwestorem strategicznym po prywatyzacji był koncern PepsiCo. Jako ten inwestor strategiczny nabyli około 40% akcji. Resztę, pełne 20%, jak ustawa pozwalała, wykupili pracownicy. Resztę miał Skarb Państwa. No później PepsiCo odkupiło od Skarbu Państwa jeszcze więcej tych akcji, żeby mieć właściwie pełną większość na zgromadzeniu ogólnym, podejmowaniu decyzji. I jednocześnie zaproponowano pracownikom odkupienie od nich tych akcji po cenie mniej więcej 7-krotnie wyższej niż oni zapłacili wtedy z tą zniżką. No i okazało się, że tu nikt się nie wahał, wszyscy pracownicy to sprzedali, po czym koncern osiągnął to, co miał, był wyłącznym właścicielem. Spółka została wycofana wkrótce z giełdy i odsprzedana komu innemu. Tak to wyglądało w praktyce. I proszę Państwa, te procesy niestety polegające na puszczaniu właścicieli, zwłaszcza zagranicznych, do dużych przedsiębiorstw, to było zjawisko, które prowadziło do czegoś, co na przykład profesor Witold Kierzun w swojej znakomitej zresztą książce, analizie zatytułowanej Patologia transformacji, nazwał neokolonizacją gospodarki. Dlatego, że rzeczywiście hasłem naczelnym prywatyzatorów naszych na początku lat 90. pod wpływem koncepcji przygotowanej przez Jeffreya Sachsa i Sorosza, realizowanej przez Balcerowicza,
było to, że lepiej sprzedać przedsiębiorstwo państwowe za byle jakie pieniądze, że ono będzie lepiej zarządzane, że ten inwestor na pewno będzie się starał unowocześnić to przedsiębiorstwo, prawda, zrestrukturyzować, niż utrzymywać formę własności państwowej. W ten sposób wyzbyto się całej masy przedsiębiorstw należących do sektorów strategicznych, zarówno sektora energetycznego, elektromaszynowego. Wystarczy tu wskazać takie przedsiębiorstwa jak na przykład Zamek w Elblągu i Dolmet we Wrocławiu, które zostały sprzedane jednemu temu samemu inwestorowi, który był głównym konkurentem tych na rynkach eksportowych. Prawda? Taka firma, koncern ABB szwajcarski. No i co się stało? No po prywatyzacji te przedsiębiorstwa zostały zamienione w zakłady kooperujące, wytwarzające pewne części, prawda, i elementy składowe do produktu finalnego, który był już eksportowany pod firmą ABB. Więc takich błędów popełniono wiele i część tych błędów próbowano naprawiać w nowej ustawie, tej z 96 roku. No niestety z różnym skutkiem, proszę Państwa, bo kolejna faza tych błędów przyszła pod koniec lat 90. w okresie rządów Buzka, kiedy dokonano prywatyzacji tak wielkich i znaczących firm jak PZU, prawda? Następnie prywatyzacji telekomunikacji polskiej, która stanowiła, i to już na koniec chciałem wskazać, prawdziwe kuriozum, bo wbrew temu, co ustawa mówiła, że nie wolno sprzedawać akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa innej państwowej osobie prawnej, to tu pakiet kontrolny został sprzedany France Telecom, czyli państwowej osobie prawnej, tylko że nie polskiej, ale francuskiej. Więc takich przypadków niestety mieliśmy więcej, ale o tym można by długo opowiadać. Ja, biorąc pod uwagę pewną dyscyplinę czasową, będę chciał kończyć. Jeszcze dwa słowa tylko o prywatyzacji powszechnej. To była ta na podstawie ustawy z 93 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Jak Państwo wiecie, w Polsce ta prywatyzacja miała charakter ograniczony. Na szczęście ona objęła tylko około 500 przedsiębiorstw. To przedsiębiorstw, powiedziałbym, średniej wielkości, które zostały przekształcone na początku w spółki i później zarząd tymi spółkami wykonywać miały Narodowe Fundusze Inwestycyjne. No niestety okazało się, że część z tych funduszy, zamiast rzeczywiście zadbać o rozwój tych spółek, to były typowym wężem, który zjadał własny ogon, to znaczy personel zatrudniony w funduszach połykał gro zysków tych firm. No już, przepraszam bardzo. Także, proszę Państwa, u nas ta prywatyzacja nie wyszła szczególnie dobrze, natomiast w większości krajów, zwłaszcza państw postradzieckich, dawnych republik tych, gdzie przyjęto jako zasadniczą formę prywatyzację powszechną, ona doprowadziła do powstania systemu rządów oligarchicznych, dlatego że tam ta ludność, która otrzymała jakieś kupony prywatyzacyjne, miała odkupywane te kupony, jak tu moi studenci ukraińscy, z którymi miałem zajęcia, mówili, że wchodził taki akwizytor i za pół litra wódki odkupywał te bony prywatyzacyjne, w związku z czym zgromadzili je w krótkim czasie bogaci ludzie, no i stąd taki specyficzny system władzy, jaki ukształtował się w tych republikach. Dziękuję.